Koło mnie siedzi mechanik jednostki, kapitan Wiśniewski, pan Rafał. Mógłby pan powiedzieć parę słów o silnikach, które tutaj są na tej jednostce? Tutaj jest jeden silnik, jest to duży jelcz na licencji Leylanda o symbolu SW680. Jest to silnik sześciocylindrowy, bez turbodoładowania, o mocy 160 koni. Czy taki silnik wystarczy na to, żeby tutaj we Władysławowie skutecznie przemieszczać się na łowisko i łowić? Na tą jednostkę akurat tak. To jest jednostka nie za ciężka, bo 12 ton waży, rozwija prędkość 9,5 węzła. Czy mógłby pan powiedzieć trochę o tych pomieszczeniach socjalnych, które tutaj są dla wędkarzy przygotowane? A więc tak, jest tutaj, można powiedzieć, oddzielona mesa troszeczkę od sterówki, bo jest to takie przejście, po prostu są dwa stopnie. Znajduje się tam stół, wiadomo, kawa, herbata. Następne pomieszczenie to wiadomo jest takie składowe, czyli tam są wędki, nasze tam jakieś robocze ubrania. Następne pomieszczenie znajduje się na dziobie, gdzie również, można powiedzieć, mogą wędkarze tam korzystać, tak? Jeżeli jest ochota przespania się czy coś, to może iść tam i się po prostu położyć, przespać, jeżeli się nawet źle czuje. Rozumiem, że łazienka też znajduje się na jednostce. Właśnie, o tym najważniejszym zapomniałem. Toaleta również się znajduje. Przy założeniu, że ta jednostka ma około 15 metrów, czyli razy 2, no to mamy już 30, jest dosyć sporo miejsca dla tych 12-16 wędkarzy. Ile macie tutaj dulek, czyli tych miejsc, w które można sobie wędkarz wsadzić wędkę, no i tych stanowisk wędkarskich? To jest około 20. Około 20 dulek będzie. Czyli z powodzeniem każdy wędkarz może sobie spacerować, raz sobie tutaj spróbować coś się połowić, raz gdzie indziej. Zgadza się, jeżeli jest taka możliwość, że tam po prostu jest miejsce na to, żeby przeszedł, to wtedy przychodzi, przestawia sobie wędkę i nie ma najmniejszego problemu. Ile lat pływa pan już z wędkarzami tutaj we Władysławowie? W Władysławowie będę pływał gdzieś ze 3-4 lata, nie? Z wędkarzami. No, zaczynałem wcześniej na słynnym 62-65, no i wylądowałem właśnie na kapitanie Wiśniewskim. Jest to fajna jednostka, naprawdę dzielna. Ostatnio byliśmy na jednostce Arkun przy typowej flaucie i z tymi dorszami było nieco ciężej. Tak z pana praktyki, jak to wygląda z tymi dorszami? Jaka pogoda jest najlepsza na to nażerowanie dorszy? No i jaki może miesiąc? Zawsze najlepiej jest tak, żeby zawsze było coś dryfu. Tak średnia dryfu, żeby wychodziła tak 0,5-0,6. To jest najlepszy dryf do łowienia dorsza. No a pogoda to taka trójeczka. 3 skali Beauforta, jeżeli jest tam troszeczkę tego wiatru. Zawsze to pomaga w łowieniu dorsza, po prostu ten piker nie jest opuszczany w te same miejsce. Po prostu piker po prostu przeskakuje. No i po prostu jest większa szansa złapania, bo większy tener się po prostu przeczesuje piker, tak? Na jednostkach holownik Neptun i jacht Arkun koło godziny 12, koło południa serwowany jest gorący posiłek dla wszystkich wędkarzy. Możemy trzy słowa powiedzieć tutaj, jak to wygląda tutaj na tej jednostce? Tutaj wygląda w ten sam sposób, czyli o godzinie 11 jest już nastawiana kiełbaska i staramy się tak o 12 zawsze ją podać, jeżeli jest na to możliwość, bo wiadomo, że jeżeli idzie ryba, no to wiadomo, nie będziemy przerywać wędkarzom połowu, tylko daje się to w momencie przelotu jakiegoś dłuższego czy coś tam, nie? Jest to, na ogół tak to wygląda. Na tej jednostce troszeczkę mniejszy silnik jest niż na holowniku Neptun i na Arkunie. Trzy słowa o tym, ile on spala podczas takiego jednego rejsu. Po średnią to można przyjąć, że pali gdzieś około 10 litrów na godzinę, a tak za dnia, no to wychodzi za wszystko, w zależności też od warunków pogodowych. Wiadomo, jak jeżeli jest więcej wiatru, więcej fiali, to te spalanie troszeczkę też wzrasta. Jest to około od 110 do 120 litrów na dzień. Ostatnie pytanie dotyczy chyba najgorszej czynności, którą pan musi wykonywać tutaj na jednostce. Chodzi o rozplątywanie plecionek. Często zdarza się, że trzeba ciąć plecionkę? Wszystko zależy od tego splątania. Staram się tego, jakby można powiedzieć, unikać tego cięcia. No jeżeli po prostu już nie da rady, za dużo człowiek by czasu tracił na to, żeby stać z jedną wędką i to rozplątywać, to się po prostu ucina, nie? Ale na ogół zdarza się to nie za często na tej jednostce. Każdy jakoś stara się uważać na to, żeby po prostu nie było tych splątań. Macie sprzęt do wypożyczenia dla wędkarzy też? Tak, zgadza się. Są wędki do wypożyczenia i pikery do tego, wiadomo. I ile taka przyjemność kosztuje? To kosztuje w granicach 20 zł. Dziękuję ślicznie za wywiad. Proszę bardzo.